W dzisiejszym dniu, dniu przed... Dzień dobry moi drodzy, w dniu przed świętami. Dzień dobry moi drodzy, w dniu przed Bożym Narodzeniem. Dzisiaj się sprząta, dzisiaj się gotuje, dzisiaj się wszystko szykuje na jutro, bo jutro jest 24 grudnia. A ja już wiele zrobiłem, posprzątałem, pogotowałem. I teraz można wychodzić. Wychodzę dzisiaj do znajomego, będę mu pomagał naprawiać rower. Ogarniam mu rower, bo obiecałem. O tak, bo obiecałem, dlatego dzisiaj idę. Dlaczego dzisiaj? No bo on ma raczej mało wolnego, cały czas gdzieś pracuje na nockach. Jako że jutro jest Boże Narodzenie, to dzisiaj zaczęło sypać śniegiem. I fajnie, może coś się zostanie tego śniegu na Boże Narodzenie, będzie taki klimat w świąt. Nawet w pogodzie się tego nie spodziewali, że dzisiaj tak będzie padać śnieg, będzie sypać. Będę zaraz rower naprawiał, ale w tym pokoju, bo tu jest jasno. Zrobi ja ten rower. Witam, nie podchodź do mnie, bo łam cię na hita. Ja jestem bandyta. Będzie zaraz sam ten rower sklejał. Musisz miskę przygotować, bo ja muszę znaleźć... Jaką miskę? Z wodą muszę znaleźć dziurę. Nie masz pompkę do roweru? Nie mam. Ja mam to skleić, gdy pompki nie masz. Na TBS-ach jest pompka. Super, będę na TBS-y leciał. Tak oto dziura, szukaliśmy jej chyba z ile? Z 20 minut. Tak na spokojnie, taka malutka dziura, szczególnie, że nie mieliśmy tutaj pompki na tym powietrzu, które tutaj było. Staraliśmy się tą dziurę znaleźć, więc to było ściskanie na maksa dętki, żeby znaleźć dziurę, żeby ciśnienie zwiększyć w oponie, w sensie w dętce. A teraz sklejono, zakładam i rower będzie gotowy, tylko trzeba będzie gdzieś znaleźć pompkę, żeby go napompować jeszcze. Nie wiem po co ma na zimę rower, ale będzie miał już zrobione, także nie trzeba będzie później robić. Dobrze w sumie. Będzie miał czym jeździć. Będziemy się częściej na rowery wybierali, co? Czy coś? Ale to za półtorej roku, jak wrócę z Holandii. Szkoda. No ale już będę miał swój nowy rower, więc wtedy będę mógł pojeździć, pościgać się. Tylko, że będę miał gravela. Nie wiem, co dzisiaj robić. Siadaj. Muszę na początku na stację podjechać, czyli miejsce płaczu, gdzie wydaje ci bardzo dużo pieniędzy. Za dużo. Gdzie my jedziemy? Na stację? Muszę na stację zatankować samochód. Nie mieliśmy gdzie jechać, więc pojechaliśmy do mnie na kawę. A, napiję się kawy. Ja też się napiję kawy, bo później sobie siadam na konsolę. Prawdopodobnie się będę relaksował. Bo jutro już święta, Boże Narodzenie i dzisiaj nie mam co robić. Poza tym może jeszcze coś sobie ogarniemy do roboty, gdzieś pojechać, ale nie wiem. Zobaczy się później, tak naprawdę. Cukru, dużo cukru, co? Ale czuć, że jest mocna kawa. Cukru jest dużo. Jest słodka, ale czuć. 5 łyżeczek cukru. A ile kawy miałeś? Lubię takie rzeczy, które niektórzy po prostu ich nie jedzą, nie lubią. Jedną z tych rzeczy to jest tatar. Nie wiem, czy lubicie, ale dzisiaj mi przesolony wyszedł po prostu. Zapomniałem, że Maggi też jest słone i nie dość, że soli wsypałem, to jeszcze dużo, za dużo Maggi tam wlałem. Ciężko zniwelować ten smak. Niestety. Ale dobra, no zjem. Tatara się nie wyrzuca, tatara się zjada. Odwiozłem Radka do domu, teraz wracam sam do domu. Jednak dzisiaj nigdzie nie jedziemy. Jakoś nie mam humoru, on też nie. Za bardzo on jest zmęczony. Jutro są święta, w poniedziałek chyba na Ślęże jedziemy. Więc raczej dzisiaj odpuszczam, żeby sobie jeszcze odpocząć. Po prostu w poniedziałek się wybiorę na Ślęże. No jeszcze niedługo chcę jeszcze parę fajnych rzeczy zrobić, ale to zobaczycie niedługo. Wróciłem do domu. Muszę też tutaj poogarniać parę rzeczy przed jutrem, bo jutro święta. Wypadałoby dokończyć to wszystko, co pozaczynałem. Poza tym muszę jeszcze posprzątać w paru miejscach, bo jest syf. Bo jak się gotuje, to się brudzi. I dzisiaj odpoczywam już raczej. Nic takiego więcej nie planuję robić. Jakby no święte i po świętach. No mam nadzieję, że to szybko minie oczywiście. Jeszcze nie mogę doczekać tego wyjazdu. Coś nowego się zacznie dziać, a nie cały czas w domu. Poza tym niedługo się kończą, powiedzmy, takie daily vlogi. To dobrze w sumie. Będę miał czas trochę więcej dla siebie, do tego, żeby coś robić, ogarniać w swoim życiu. No i skupić się bardziej na treningach. Treningach, życiu, na treningach,
na ogarnianiu swojego życia to samo. Ostatnio krótkie te vlogi. No coraz krótsze, coraz mniej wychodzę z domu. Jakoś tak mam ostatnio taki depresyjny stan. W sensie staram się z nim walczyć i po mnie zazwyczaj tego nie widać, ale się staram z nim walczyć. I na przykład, no, jak mi się nie chce, no to jednak gdzieś wyjść, coś zrobić.